Witam Państwa bardzo serdecznie na gali mazowieckiej 6. filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę pana Zbigniewa Czaplickiego, pełnomocnika marszałka do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Pana marszałka nie mogło być dzisiaj z nami, ale jak już wiem, jest list, także wysłuchajmy słów pana marszałka. Szanowni Państwo, mam zaszczyt reprezentować marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika, który skierował na dzisiejszą galę swoje przesłanie na ręce pani prezes Natalii Wołyniec, prezes Fundacji Patria Nostra. Szanowna pani prezes, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na organizowaną w Warszawie uroczystą galę finałową 6. edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Współcześnie, w dobie dynamicznego rozwoju kultury audiowizualnej, filmy są ważnym nośnikiem treści, wartości i idei. Obrazy filmowe silnie oddziałują na odbiorcę, pogłębiają jego wiedzę o świecie i poszerzają horyzonty myślowe, pobudzają wyobraźnię i kształtują wrażliwość. Jednocześnie wraz z rozwojem nowych technologii powszechny stał się dostęp do narzędzi umożliwiających amatorskie tworzenie animacji komputerowych. Uczestnicy organizowanego już po raz 6 konkursu mają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania umiejętności w dziedzinie informatyki i montażu filmowego, przedstawienia własnej wizji artystycznej i spojrzenia na polską historię. Ciekawe dzieje naszego kraju bez wątpienia dostarczają wielu interesujących tematów i inspiracji. Jestem pełen uznania dla zdolności i kreatywności uczniów mazowieckich szkół, którzy pod okiem nauczycieli stworzyli niepowtarzalne prace konkursowe. Świadczą one o waszej pasji do zgłębiania wspólnej przeszłości oraz dojrzałej, patriotycznej i obywatelskiej postawy. Gratuluję laureatom konkursu, a także wszystkim jego uczestnikom. Pragnę docenić również wysiłek organizatorów przedsięwzięcia, przedstawicieli Fundacji Patria Nostra, niezwykle zasłużonej dla popularyzowania polskiej historii i narodowego dziedzictwa kulturowego. Pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej gali. Życzę Państwu wielu kolejnych sukcesów, realizacji nowych pomysłów i ambitnych projektów oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Dziękuję. Zanim uhonorujemy laureatów konkursu, chcielibyśmy uhonorować partnerów. I nie możemy tego zrobić bez dwóch bardzo ważnych osób, czyli bez fundatora, pana Mirosława Gryko, oraz bez pani prezes, pani Natalii Wołyniec. Zapraszam Państwa na scenę. Podziękowanie za patronat i wsparcie lubelskiego kuratora oświaty. Niestety nie ma dzisiaj z nami, ale również poprosimy o brawa. Podziękowanie za patronat dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej odbierze osobiście pan dyrektor Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Ogromne brawa. Chyba pan dyrektor jeszcze do nas nie dotarł, ale liczę na to, że jeszcze przed końcem uroczystości pojawi się. Podziękowanie również za ufundowanie nagród dla dyrektora wydawnictwa IPN, pani Izabeli Matuszewskiej. Podziękowanie za objęcie patronatem honorowym dla marszałka lubelskiego. A pierwsze miejsce w 6. konkursie historycznym Patria Nostra w edycji mazowieckiej zdobywa pierwsze liceum ogólnokształcące w Siedlcach imienia Bolesława Prusa. Szanowni Państwo, nadmienię, że zespół zdobył naprawdę ogromną, pokaźną ilość punktów.
Sami Państwo głosowali, same drużyny głosowały, także jest to jak najbardziej sprawiedliwe. W imieniu Fundacji Patria Nostra pasuje Ciebie na laureata i zwycięzcę 6. edycji konkursu Patria Nostra Mazowsze. Odbierz szablę z rąk przedstawiciela pana marszałka Adama Struzika, który jest fundatorem tejże nagrody. Gratuluję.